Witam Państwa. Dzisiaj w kolejnym jakby odcinku tego cyklu chciałem przedstawić reakcję tak zwaną haloformową i troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda oraz pokazać, jak to można zrobić w domu przy użyciu, powiedzmy, takich ogólnie dostępnych rzeczy spotykanych często w domach. Zacznijmy w ogóle od tego, co to jest, znaczy skąd jest ta nazwa reakcja haloformowa. Jest to reakcja, w której metyloketony albo metyloalkohole, tak, ulegają utlenieniu do soli kwasów karboksylowych, strąca się przy okazji drugi produkt utlenienia w postaci tak zwanego haloformu oraz powstaje jeszcze nam cząsteczka, znaczy no, roztwór halogenku, jakiegoś tam sodu czy potasu, w zależności od tego, jakiej zasady użyjemy. No i oczywiście powstaje jeszcze woda. Haloformy to są związki właśnie o takim wzorze ogólnym, tak? Czyli możemy mieć na przykład CHCl3, CHBr3, CHI3, a jeszcze oczywiście CH byłoby F3, aczkolwiek F3 to jest raz, że ciężko otrzymać ze względu na naturę fluoru, a dwa, nikt właściwie się w laboratorium fluorem nie posługuje. Znaczy w ogóle się go unika. Natomiast tak, te są stałe, prawda, a ten jedyny jest ciekły. Mam tu akurat butelkę z chloroformem, on tak sobie fajnie słodko pachnie, ale widać generalnie, że jest ciekły. Niespecjalnie się chce z wodą mieszać. Ten jest taki żółtawy, a ten jest już taki, no, dosyć wyraźnie żółty. Zaraz to sobie zrobimy. Zrobimy sobie najpierw na przykładzie jodu. Mam tu przygotowany roztwór jodu, wiotku, potasu. Niezbyt może stężony, ale jest, ale to akurat chcę zaraz pokazać co innego na jego przykładzie. Mam tutaj też krystaliczny jod. No, etykieta zaszła właśnie, bo jod ma takie ciekawe właściwości oraz parę innych rzeczy. Aceton, spirytus rektyfikowany, no i alkohol metylowy, bo na tych trzech przypadkach się teraz skupimy. Generalnie, proszę Państwa, reakcja sumaryczna lub no nie wygląda tak. Ale rzeczywistość, jak to często bywa, jest inna. Mianowicie halogeny, czyli prawda, chlor, brom, jod, fluor, ulegają takiej reakcji, że w wodzie, weźmy sobie ten jod i dwa, ulegają takiej reakcji w wodzie dysproporcjonowania, tak? Co by tu mamy? H, I plus, oczywiście można się kłócić, czy to jest I, czy to jest jod, ale dobra, załóżmy, że to jest I. H, I plus H, I, O. Czyli po prostu tutaj mamy jod na minus pierwszym, a tu mamy na plus pierwszym stopniu utlenienia. Jest to reakcja dysproporcjonowania, bo tu mamy oczywiście 0, minus 1 i tutaj mamy oczywiście 1. Ok, no dobrze, ta reakcja jest uprzywilejowana przede wszystkim w środowisku zasadowym. A dlaczego? No bo z tych kwasów powstają sole, czyli jakby usuwamy produkty tej reakcji, więc nakręcamy ją automatycznie, tę reakcję w prawo, tak? Więc zobaczmy, tu mam przygotowany już roztwór KOH. Jeżeli ja wleję sobie troszkę tego roztworu do probówki, dodam tu nieco tego roztworu jodu, to proszę zobaczyć, co się stanie. Mam nadzieję, że sobie tu nie naleję. Jestem leworęczny, więc o! Generalnie ten roztwór uległ prawie że odbarwieniu. Dlaczego? Bo w tych warunkach równowaga tej reakcji jest przesunięta w prawo. Jak widać, nie całkiem, no bo jednak trochę żółtej barwy pozostało. Ale jeżeli dolejemy tego NaOH, znaczy KOH w tym przypadku więcej, to ta barwa będzie słabnąć, nie tylko ze względu na rozcieńczenie, ale także ze względu na przesuwanie równowagi tej reakcji w prawo. Czynnikiem utleniającym jest właśnie ten jodan 1 w przypadku reakcji, właśnie tej reakcji z jodem. Oczywiście mógłby być bromu nie będziemy tutaj otwierać, bo to sobie napaskudzimy. Może być też oczywiście chlor, no chlor jest akurat gazowy, ale w związku z tym, że tak naprawdę w tej reakcji bierze udział ten związek, no to my nie musimy używać gazowego chloru i za chwilę pokażę, jak to wszystko zrobić w domu. Zaczniemy może od acetonu. No dobrze, weźmiemy sobie troszeczkę tego roztworu KOH, jakąś tam pipetkę. Damy tu jednak kryształek jodu, żeby zwiększyć jego stężenie, dlatego że po prostu ten roztwór, który tutaj mamy, no nie jest specjalnie stężony. No, wypadł.
Mamy tu jakiś kryształek. Mogłem sobie oczywiście... O, proszę zobaczyć, co się dzieje. To jest właśnie typowe dla jodu, który jest lotnym związkiem. Teraz będę miał plamy na tych kartkach, ale mniejsza o to. W każdym razie jod sobie tutaj się roztwarza w tym roztworze wodorotlenku. Damy go może troszeczkę więcej. Dobra. Niech on tam sobie powoli idzie. A my teraz tutaj dodamy acetonu. Aceton jest przykładem oczywiście metyloketonów. Proszę popatrzeć, co się dzieje. Od razu praktycznie strąca się żółtawy osad. To jest właśnie osad haloformu, czyli w tym przypadku jodoform. To nawet gdzieś mam w szafce też jodoform czysty jako... O, już nawet widać, że to jest osad, no bo proszę zobaczyć te kłaczki takie ponad powierzchnią cieczy. To jest właśnie dodatni wynik próby w tym przypadku jodoformowej. Jeżeli ja cyknę tego, nawet się powinno tutaj udać, w tej pierwszej probówce, bo przecież tam co prawda użyłem roztworu, ale być może nam wystarczy. O, proszę. Proszę popatrzeć. Również ze względu na niską rozpuszczalność tego jodoformu w środowisku, gdzie dominuje woda, bo woda jest oczywiście polarna, więc substancje takie kowalencyjne i jeszcze niespecjalnie polarne się w niej słabo rozpuszczają. No dobrze, tak to wygląda, tak wygląda dodatni wynik próby jodoformowej. Teraz zrobimy jeszcze to samo dla spirytusu, czyli metyloalkoholu. Mieliśmy metyloketon, a teraz użyjemy metyloalkoholu. No jakiś może mniejszy kryształek. Kilka mniejszych kryształków. Ja jeszcze tam, o co sobie będziemy żałować. Dobra. I dolejemy troszeczkę spirytusu. Jeszcze nie za dużo, bo spirytusu to oczywiście szkoda, zwłaszcza jak jest spożywczy. Dobrze. I... No chodź tu. I dodamy tutaj troszeczkę. Proszę popatrzeć. Również się tutaj strąca żółty osad. Znowu jest to dodatni wynik próby jodoformowej. Teraz zrobimy jeszcze to samo, ale tym razem dla... Niech to nie traci procenta. Procentów. Nazwa spirytus w ogóle wzięła się od łacińskiej nazwy spirytus vini, czyli duch wina, bo Rzymianie zauważyli, że jeżeli ogrzewać wino, to traci ono swoją moc, tak? I to nazwali po prostu, że traci ducha. A zatem, o, w przypadku metanolu, no widać jakieś pęcherzyki, ale nie widać osadu. Nie widać strącania się tego żółtego osadu jodoformu. Jeżeli ja dodam jeszcze więcej tego metanolu, to możliwe, że nam się osad strąci, ale on wcale nie będzie żółty. Może gdybyśmy poczekali, to on się pojawi. Nie będzie żółty, tylko będzie biały ze względu na to, że on nie daje wyniku pozytywnego, nie strąca się haloform, nie znaczy, że nic się nie dzieje, tak? Bo alkohole przecież, nawet takie metyloalkohole, czyli zrobimy sobie, a może czystą kartkę, żeby nie było. Metyloalkohole, prawda? Proszę. O, to jest właśnie jod, to jest właśnie jod. Metyloalkohole, czyli CHROH, CH3, mamy metyloalkohol, ulegają w środowisku właśnie zasadowym przez halogeny utlenieniu do ketonów, tak? RCO, CH3. Natomiast w przypadku, gdy to mamy inny alkohol, na przykład sobie weźmy jakiś pierwszorzędowy, tak, a zrobimy już może tak, OH, a tutaj sobie zrobimy H i H, no to co, no to on też się przecież może utlenić. Utlenić się może nawet i do soli, czyli do karboksylanu, tak, pod wpływem jakiegoś utleniacza.
ale nie da nam tego osadu chloroformu, bo tutaj nie ma, czy tam raczej jodoformu, w naszym przypadku jodu, bo nie ma tutaj tego węgla, który ten jodoform daje. No w przypadku metanolu oczywiście w zasadowym środowisku on się może utlenić poprzez mrówczan aż do węglanu. Ale też nie da nam osadu żadnego, oprócz prawda, tego osadu jodku, którego w tej reakcji powstaje całkiem sporo. Bo jeżeli popatrzymy na rozznanie tej reakcji jeszcze raz, to przecież tutaj tego jodku powstaje całkiem sporo. No dobrze, a teraz, jak już mówiłem, możemy sobie to zrobić wszystko w domu. Oczywiście może nie tak do końca wszystko, ale możemy też próbę zrobić w domu. Otóż w próbie jodoformowej, czy tam ogólnie haloformowej, nie trzeba używać akurat jodu jako tego halogenu, ale może być chlor. Czyli możemy sobie zrobić chloroform w domu. Zaraz tu jeszcze napiszemy. Oczywiście chloroform, czyli CHCl3, który jest ciekły w temperaturze pokojowej. Co nam będzie potrzebne? Zamiast chloru roztwór podchlorynu, bo przypominam, że reakcja prowadzi się w środowisku zasadowym, a chlor w środowisku zasadowym i tak przechodzi, prawda, Cl2 plus, a już napiszemy od razu NaOH bez etapu pośredniego w postaci NaCl, w postaci kwasów plus NaClO. Mamy chloran 1, który jest tym właściwym utleniaczem, i drugi produkt redukcji chloru, to jest właśnie chlorek sodu. Oczywiście jeszcze tutaj powinno być 2, tak? Wszystko nam się zgadza? No nie wszystko, bo jeszcze plus H2O by tu musiało być. No dobra, no mamy. Generalnie ten czynnik jest tym czynnikiem utleniającym. Kupiłem tutaj tani wybielacz, wybielinka, Igo, prawda? Za 3,50. W tej chwili ciężko mi to było znaleźć, bo coraz mniej jest takich osiedlowych drogerii, prawda? A raczej są sieciówki, gdzie się kupuje drogo i nie to, co się chce zazwyczaj, więc szukałem i tak naprawdę od kilku miesięcy, aż dopiero u siebie na osiedlu wypatrzyłem przypadkiem taką małą drogeryjkę prowadzącą przez panią w wieku przedemerytalnym. No i zobaczmy, co się stanie. Wleję sobie tutaj trochę tego płynu. Albo nie, zrobimy to w tym, bo w sumie specjalnie to przygotowałem, żeby było lepiej widać. Wlejemy tutaj trochę tego płynu, który zawiera kilka procent tego podchlorynu sodu, właśnie ten. No i teraz dodamy do tego acetonu. Teraz pipetka, żeby się nie pomyliła, to weźmiemy nową. No chodź tu. Dobra. Dodamy acetonu. Zresztą w takiej skali to co ja tu się będę z pipetką martwił. Dobra? Proszę zobaczyć, co się dzieje. Jest zmętnienie, bo w reakcji tej powstał ciekły chloroform, czyli tak naprawdę powstała nam emulsja cieczy w cieczy. Nie wiem, czy to już będzie widać, czy nie, ale o, już widzę. Tutaj nad powierzchnią cieczy widać, że się pojawiły takie tłuste kropelki, o, które nie chcą spłynąć. To jest właśnie chloroform. Tu mam drugą taki cylinder, a właściwie probówkę z miarką, gdzie w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek, w piątek nastawiłem właśnie tak tę samą reakcję i to sobie opadło. Na dnie mamy właśnie chloroform. Ja nie wiem, czy go widać, czy nie widać tutaj, ale jeżeli ja tym wstrząsnę, o, to widać, że coś tam jest. Może na jakimś bardziej takim tle. Albo zrobimy inaczej. O, może to by trzeba było jakoś od spodu sfilmować, żeby było widać, prawda, że tam jest rzeczywiście taka niemieszająca się, przeźroczysta ciecz. Nie mieszająca się z tym wodnym roztworem. Ale zrobimy to sobie troszeczkę inaczej. No zobaczmy. Jeżeli ja wezmę gdzieś tu miałem pipetkę taką długą. Weźmiemy nową pipetkę. Tak. I weźmiemy sobie do jakiejś czystej probówki. Pobierzemy tego tam z samego dna. No. O, jest. Jest.
Tu jest granica cieczy. Tutaj, nie wiem czy ją tu będzie widać czy nie, ale muszę szybko to wylać, bo mi zaczyna, dobra, żeby sobie nie przedobrzyć. Mamy tutaj troszkę tego chloroformu. Dodamy do tego nieco roztworu jodu, ale weźmiemy tego rozcieńczonego z biurety. O, dobra. I teraz na dnie widać pojawienie się fioletowej barwy od jodu rozpuszczonego w tym chloroformie. Ja już to pokazywałem, co prawda, we wcześniejszym filmiku o równowadze reakcji, ale generalnie to jest to. Żeby to sobie jeszcze lepiej unaocznić, że tam rzeczywiście jest ta emulsja cieczy, to zrobimy to szybciutko jeszcze raz, żeby już skończyć. Niestety na spirytusie, ja już sprawdzałem, nam ta reakcja za dobrze nie wyjdzie. Także niestety nie odróżnimy metanolu od etanolu, bo być może ze względu na za małe tego stężenie tego płynu nie widać wytrącania się tamtego osadu, a dwa przecież i tak najpierw się ta część tego utleniacza zużyje na utlenienie tego alkoholu do aldehydu, a dopiero potem by musiało nam to reagować dalej. No dobrze, chodź tu. No, idź. Co, jeszcze troszkę muszę? O! Jest zmętnienie, właśnie. To już jest to. Ono się musi pojawić oczywiście po czasie, bo trzeba przekroczyć ten krytyczny punkt rozpuszczalności chloroformu w wodzie, który nie jest za duży na szczęście, więc od pewnego stężenia po prostu zaczyna powstawać emulsja. No i teraz zobaczmy. Mamy tę emulsję, tak? Jeżeli ja rozleję to do dwóch ependorfek, zamkniemy. Raz. Zrobię to troszkę tak, jak się robić nie powinno, dlatego że probówki, te ependorfki powinny mieć równą masę, żeby nam taka mikrowirówka nie wpadła w drgania niepotrzebnie. Poczekamy oczywiście z pół minutki. Ona ma tam tych 11 tysięcy obrotów na minutę, więc to w miarę szybko idzie. Więc myślę, że nawet już. Dobra. O! I jest. Nam się ta ciecz wyklarowała w stosunku do tego oczywiście. A na dnie, nie wiem czy widać czy nie widać, ale jest taka kropelka. Może gdybyśmy tu wpuścili kropelkę tego roztworu. Tego na przykład. Momencik, zrobimy tak. To jeszcze zobaczymy. No chodź tu. Gdzie są te smoczki? Spróbujemy to tu jeszcze wpuścić i zobaczymy, czy taką jedną kropelkę, żeby nie przedobrzyć. A, przedobrzyliśmy. Bo jeszcze tu mamy, widać, nadmiar acetonu. Więc przy okazji się aceton utworzył. Ale dobra, mamy drugą ependorfkę. Znaczy jodoform się tutaj utworzył. Mamy drugą. Tutaj na dnie właśnie jest kropelka chloroformu, a tu mamy klarowny roztwór. I to generalnie po czymś takim możemy stwierdzić, że... Znaczy możemy sobie wykonać. Aceton myślę, że się znajdzie gdzieś tam w domu. Jak nie, to sobie można oczywiście kupić gdzieś w sklepie z farbami. Taki płyn IGO, jeśli nie jest dostępny, to przeważnie dostępny jest teraz coś takiego i też można sobie sprawdzić, że takie zmętnienie na domestosie powstaje. Zresztą sam sprawdzałem, więc wiem, że i na domestosie można zrobić, no bo jak sobie poczytamy skład, to w nim też jest właśnie prawda, że zawiera ten podchloryn sodu. Okej, to żeby nie przedłużać, bo to i tak wyszło sporo dłużej niż chciałem, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam.